Cześć, witajcie przyjaciele. Dzisiaj, korzystając z okazji, że jest takie okienko pogodowe, troszeczkę mam słońca, jak widać, postanowiłem wyruszyć na małą wyprawę. Zanim jednak pojadę już na swój upatrzony plac, muszę jeszcze skoczyć do Lidla, ponieważ no, niektórzy zwrócili mi uwagę, że to moje sitko, którym przesiewam piach, jest trochę słabe, że raczej powinienem używać do tego marchewki, a nie takiego sita. Zamiast sita dzisiaj będzie w takim razie marchewka. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zapraszam do oglądania. Jestem już w Lidlu. Nie wiem, które marchewki wybrać, czy duże, czy małe, bo każdy mówił tylko, że mam kupić sobie tą marchewkę. Mam już woreczek. Taką? Nie no, ta jest co najmniej podejrzana. Dziwny kształt, tego nie biorę. Nie wiem, tu jest jakaś, tu jest jedna, tu druga. Dobra, wezmę te dwie. Marchewkę już mam. Idę do kasy, za chwilę wyruszam w drogę. Jestem już na pierwszym placu zabaw. To jest ten właśnie, który widzicie za moimi plecami. Postaram się wyciągnąć złotówkę lub dwie złotówki. Przy tych cenach paliw, które w tej chwili mamy, to nie ma się nad czym zastanawiać. Nawet 2 złote się przyda. No dobra, atakuję. Mam jakiś pierwszy sygnał tutaj od razu na wstępie. Co to będzie? Gdzieś tutaj. Jedziemy z tą marcheweczką. No i tutaj mamy. Co to będzie? 5 groszy. Tym razem sygnałek 13. O, nawet marchewka niepotrzebna. Jest dotacja do paliwa, złotóweczka. Bardzo mnie to cieszy. No zobaczcie, już taką dziurę wyrąbałem, ale kopię i kopię, bo nie ma co odpuszczać. Jest sygnał 19, więc wygląda na... Co tu mi mignęło? No właśnie. Jest 2 złote. Bardzo fajnie. No to już będzie 3 i parę groszy. Jest drugi sygnał 19, ale chyba to by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No. Miał być krótki, lipny wypad. No tu już piątalek jest. Tu mam jakiś taki bardzo wysoki sygnał. Ile to tu jest? 22. Jakiś polmosik. Sygnał silny, ale nawet go znaleźć nie można. No gdzieś tu. O! Tu. Tutaj. Co to jest? O kurczę, 20.
20 eurocentów. Tym razem ciekawsze wykopalisko, więc nagrywam. O Jezu, czy ja to wyciągnę? Kurczę, komu się chciało tak głęboko zakopywać? No ale warto. Czego się nie robi dla Zbyszka? O Jezus! Łoś! No, takiego kloca to jeszcze nie wykopałem. Kurczę. Zobaczcie sami. O kurde, ale piękny. Fajny busik Volkswagena. Lata 70. Piękna sprawa. Volkswagen. Classic bus. Dzisiaj fajna pogoda, bo 7 stopni. Wreszcie można się wyrwać. A nie siedzieć tylko w domu i oglądać tą wojnę na okrągło, bo już naprawdę można zwariować od tego. Włączam się, bo mam kolejny fajny sygnał. Co to tu jest? Nawet bez pinpointera, pięknie. Widzieliście? Nawet bez włączonego. Taki dobry, polecam wszystkim. Mi 4, nie zdążyłem włączyć, a Zeta znalazłem. Tu powinien być jeden grosik. Ale ja się po każdy grosz schylam. Zawsze to jakaś forma treningu. Sadełko rośnie, więc nie ma się co zastanawiać. No idzie ten mój grosik. No jest. Jest, jest. Bardzo ładnie. Sygnał 15. Czyli wiadomo, jeden grosik. Tutaj. No i no, wreszcie jakaś nagroda jest. Fajnie. Dzisiaj pierwszy piątalek. Pogoda troszeczkę zdechła. W tym układzie jadę na drugi plac zabaw. No tutaj parę złotych wyszło. Nie jest najgorzej. Zobaczymy, co będzie w innym miejscu. No coś niesamowitego, jak szybko pogoda się zmieniła w ciągu, nie wiem, godziny może, z pięknej, słonecznej na taką sobie. Podejrzewam, że za chwilę pewnie zacznie nawet deszcz padać. Także muszę przyspieszać ruchy. Jeżeli chcę jeszcze dzisiaj coś osiągnąć, to nie ma co zwlekać do ataku. A tutaj już nie jest tak obiecująco jak przy tamtym placu zabaw. Ale cóż, trzeba poznawać nowe miejsca. Nigdy tu jeszcze nie byłem. W oddali tam jakieś widać huśtawki. Może coś z tego będzie, zobaczymy. Póki co nie ma tu zbytnio ludzi. To też jest akurat minus. Nie ma kto gubić tych pieniążków. No dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę tutaj wiatr wieje, trochę się zrobiło zimno. Najpierw było 7 stopni, jak jechałem, jak dojechałem na ten pierwszy plac zabaw. Teraz już troszeczkę mi tu szczęka zamarza. No, zobaczymy. Zaczęło się całkiem nieźle. Oby tak dalej. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jest pierwsze 2 złote, pierwszy sygnał i 2 złote od razu. Troszeczkę spada mi średnia. Najpierw 2 złote, później 10 groszy, teraz 1 grosz. Ale co zrobić? Jak będą same pieniądze, to i tak nie jest najgorzej. O, ale tutaj jest sygnałek na 2 złotówkę.
Nie, chociaż teraz zaczęło przebijać znowu jakimś metalem. Chociaż te dwugotówki metalowe też są. I co tu jest? A jednak. No, moja dotacja na paliwo coraz lepsza. 5 dołków, 5 monetek. Jeszcze jakieś pytania? Nie, podkładam ich, naprawdę tak znajduję. A zresztą, wszystko mi jedno, czy ktoś wierzy, czy nie, ale grunt, że się znajdują. No, a tu gdzieś będzie musiało być 20 groszy. O! Tym razem grubszy nominał. Jest 50 groszy. Wygląda na złotóweczkę. No i jest. Nice. Tu mam sygnał na 50. Na 50 groszy. No i co tu będzie? Trochę brązowawe, ale jest 50 groszy. Duży sygnał. O, no i proszę, drugiego bumbuma mamy. O kurczę. Ten całkiem ładny. Nie jest to Volkswagen, ale jest. No i cóż, zdaje się, że chyba będzie 3-0. O, piękny samochodzik. Kurczę, już dzisiaj trzeci samochód. Nie wiem, co to za marka. Jakiś taki Porsche czy co, cokolwiek, nie znam się na samochodach, bo jeżdżę Dacią. Jakiś polmosik pewnie. O, no nie, chociaż tyle co moje. Proszę bardzo, następny samochodzik, dzisiaj już czwarty. Jakiś taki. Nie mogę odczytać marki. No, taki sobie. Ładny, nieładny, ale jest. Czy gdzieś tu? Bardzo ładnie. Jest kolejny 10 groszy. Jest jakiś taki fajny guziolek. Nie wiem, chyba go będę musiał oczyścić dobrze w domu, bo tu za bardzo już przy tym świetle nie widać. Ale łóżko jest. No zobaczymy, co to za ciekawostka. Ja już jestem w domu, troszeczkę wymarzłem, więc zrobiłem sobie ciepłą herbatę, popijam w tej chwili. Pokażę Wam na koniec, co z tych dwóch placów zabaw ogólnie wyszło. Na początek cztery samochody. Ten mi się najbardziej podoba. Ten bus taki z lat, nie wiem, 60-tych, 70-tych, hipisowski, super znajdka. Oprócz tego jeszcze tutaj mam takiego Land Rovera. Też bardzo fajny samochodzik po oczyszczeniu. Jeszcze mi się wydaje, że się będzie do czegoś nadawał. Dwa takie samochody troszeczkę w gorszym stanie. Oprócz tego w gotówce wyszło 47 zł i 38 groszy. Więc jako dotacja do paliwa, które jest obecnie bardzo drogie, jest bardzo dobrze. 20 eurocentów. No i do tego na koniec guzik. Jak się okazało, ten guzik jest z munduru Armii Amerykańskiej. Nie wiem, czy on jest stary, czy nowy. Wygląda na dosyć stary, ale może się mylę. Jeżeli ktoś się zna na guzikach, prosiłbym o komentarz.
Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie z Sonią. Sonia, pozdrów tu widzów. No, Soni raczej pieszczoty w głowie niż pozdrawianie Was, więc ja jeszcze raz Was pozdrowię. Do następnego. Cześć.